Witajcie, tutaj Magda. No i dziś nieco inaczej będzie wyglądał ten filmik, gdyż jestem poza domem. No i najzwyczajniej nie mam jak nagrać tego filmu, tak jak zwykle. No ale też pomyślałam, że taka forma nie jest zła i można spróbować, więc czemu by nie? Chciałabym w tym filmie odnieść się do tego, co ostatnio działo się na moim kanale. Wiele osób próbuje jakby połączyć moje życie prywatne z moim kanałem. No i też niektórzy próbują upublicznić moje nazwisko, tak więc dzisiejszy odcinek poświęcony będzie RODO. Co do pierwszego screena jeszcze. Dlaczego podpisałam to zdjęcie tak, a nie inaczej? Filthy Frank to osoba, która ma na swoim kanale wiele różnych postaci. Nie są one normalne i grane przez niego. Jedna na przykład nie mówi, tylko wydaje różne dźwięki. Oprócz tego przebiera się on w takie dziwne stroje i robi też komentary. Nie jest to typowe komentary, bo jest bardzo prześmiewcze i głupie, powiedzmy sobie, co pokazuje śmieszność całego kanału. Sam człowiek, który prowadził ten kanał, jest normalny. Zdrowa osoba z dystansem do siebie oraz lubi też czarny humor. Tak więc nie, to nie jest tak, że trzeba zawsze swoje osobiste życie wywlekać na kanał. A wracając do tematu filmu. RODO to ustawa, która weszła w życie w Polsce 25 maja 2018 roku. Gdy ktoś ma pospolite nazwisko, to z uwagi na to, że tak samo może się nazywać wiele osób, nie podlega to RODO. Jednak już w przypadku, gdy możemy skądś skojarzyć taką osobę po czymś charakterystycznym, na przykład tak jak mnie z kanałem, to jest już to wykroczenie. Czyli inaczej, imię i nazwisko niepowiązane z innymi informacjami nie będzie danymi osobowymi. Danymi osobowymi nie są też na przykład nazwa ulicy, ale w momencie, gdy zestawimy to z imieniem i nazwiskiem, to już inna sprawa. PESEL również jest chroniony, bo pod nim łatwo jest o identyfikację osoby. Dane, które pozwalają na identyfikację naszej tożsamości, podlegają szczególnej ochronie prawnej. Zauważmy też, że katalog definicji danych osobowych nie jest katalogiem zamkniętym, dlatego więc należy za każdym razem sprawdzić, czy podane informacje są danymi osobowymi, czy też nie. Tak więc to było na tyle. Zapraszam Was do linków w opisie, no i na kuźnię ułomów na Discordzie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. One more time.